Trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and Bawara. Walo, mózg. Zara, moment, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Wjazd do klubu kosztuje dwie dychy od osoby, a wy chcecie mnie przekupić, żebym wpuścił za 8 PLN-ów trzech na raz i to w obuwiu sportowym? Dokładnie. Dobra, dawać kasę. No. A teraz wypieprzać, w obuwiu sportowym wstęp zbroniony! Co? Ale... Powiedziałem wypieprzać albo w ryło! Kolejkę blokujecie! Jebaniutki złodziej, ale spokojnie, poddaliśmy wojnę, żeby wygrać bitwę. Specjalnie odpuściłem mu te 8 złocisy, niech sobie myśli, że wygrał, a wtedy jeb z nienacka przypierdzielimy i orzniemy go jeszcze bardziej. Na przykład na 9 złocisy, tylko muszę jakiś plan opracować. Czyli będziemy złotówkę do przodu? Ty czekaj się, patrz, jaka laska wychodzi z klubu. Z kimś się kłóci? Zostaw mnie w dupie, mam imprezę, powiedz mu, że to koniec. Jak chcę sobie chlać i obmacywać blachary, to niech se obmacuje. Ale ja na to nie będę patrzyła. O kurna, laseczka pokłóciła się z chłopakiem. To moja szansa, wysiadajcie. Co? Prędzej wsiądzie do fury z jednym obcym gościem niż z trzema. Zresztą i tak się pewnie nie uda, to zaraz was zgarnę, nie? O Jezu. Sandra, daj spokój, wracaj do klubu, nie świruj, co ja mam mu powiedzieć? Elo, może podjeść? Gówno! Co? Nie do ciebie mówiłam, a gdzie jedziesz? Tam, gdzie ty, laleczko! Sandra! Sandra, no nie świruj, no! No nie gadaj, że mu się udało! No pojechała z Wojtasem! Co się dziwisz? Furka sportowa to i plus 10 do podrywu, nie? Zajebiście. No nie wiem, czy tak zajebiście. Wojtas wyrywa laski, a my poginamy z buta. Wisior! Dla ciebie pan Wisior. Gdzie Sandra? No wsiadła do samochodu jakiegoś lamusa i pojechała z nim. Co? Żaden leść nie będzie podrywał mojej panienki. Zatrzymaj się. Co? A po kiego? Do spelu, no to jeszcze kawałek. Po polsku nie rozumiesz? A, rozumiem. Po co do spelu, no hajs wydawać na drinki, jak tu od razu konkrety. Laska w aucie. No i to mi się podoba. Do dzieła, malutka. No kurna, co to ma znaczyć? Czyż ja już gotowy? Wracaj! No dobra, jak się powiedziało, a... to trzeba też powiedzieć następną cyferkę. Cy. Na to cyk, pamięciowa. No nie, no teraz ktoś będzie do mnie strzelał. Co? Strzelał? O cholera! Zabiję gnoja! Szefie, może zbastuj trochę z tym strzelaniem, bo zaraz będziemy mieć na głowie gliny. Ty się lepiej zajmij tym, za co ci płacę, czyli trzymaniem mordy w kubeł. Mam nadzieję, że Wojtas w tym momencie to przynajmniej posuwa tą panienkę, bo jak się okaże, że taki kawał idziemy na piechtę, na marne, to mnie podsadzisz i go kopnę w dupę. O wilku mowa, halo? Co? Jak to strzelają? Pojebawszy, nie jedź na policję, bo będziesz konfidentem! Czaj? Mam! Spieprzasz na gazie czy na benzynie? Na benzynie! Jeszcze mi życie miłe! Bardzo dobrze, to teraz słuchaj, jedź na najbliższe rondo i wykorzystaj swoje umiejętności drifterskie, a potem przełącz na gaz! Walu, czy cię do reszty powaliło? Nie słyszałeś? Strzelają do mnie! Robca, mówię, jeśli ci życie miłe! Dobra, Wojtas, na twoją odpowiedzialność, ale jak mnie zastrzelał, to skopię ci jaja! Ta dziwka nie jest tego warta!
kurna, udało się! Ale emocje, aż mi się jaja spociły ze strachu. I dziwna sprawa, odechciało mi się szczać. Tam na parkingu za dyskoteką kręcą się jakieś typy i wyciągają radia z samochodów. Co? Przecież tam stoi moja bryka! Uff, na szczęście mojego nie ruszyli. I w ten prosty sposób dowiedzieliśmy się, którą furą jeździ ten cieć. A przy okazji wysprzątaliśmy pół Grochowa z psich główien. Do ataku!